STS, zakłady bukmacherskie, oficjalnym bukmacherem Korony Kielce. Pewnie taki i też i cel na to spotkanie sobotnie, wygrać z Górnikiem i zająć to najwyższe miejsce w grupie. Wicha ma szansę w tym neunten Platz noch, ob das ist die Ziel von den von uns, dass wir sollen gewinnen die nächste Match und auf jeden Fall Platz nehmen. Auf jeden Fall. Nicht nur das, wir wollen versuchen den neunten Platz zu erreichen. Und natürlich die 50 Punkte Marke. Jesteśmy skupieni na tym, żeby wygrać ten mecz, zająć 9 miejsce i zdobyć 50 punktów. Dwóch zawodników zabraknie, to wiemy, bo kartki wykluczają Marqueza i Cebulę. Ktoś jeszcze? Ob Marquez und Cebula sollte nicht spielen den nächsten Match wegen die Karten. Ob wegen wem noch fällt oder? Lass mal sehen, Verletzungen haben wir keine. Nein, eigentlich müsste alles fit sein, ja. W tym momencie raczej nie ma żadnych większych urazów, także wszyscy powinni być dostępni do gry. Będą zatem zmiany w składzie dosyć duże, biorąc pod uwagę, że wygraliście we wtorek w Gliwicach, czy tutaj jakieś w Sosnowcu jakieś roszady? Ob wir wechseln die Mannschaft oder die bleibt das so wie im Sosnowiec da? Nein, wir werden durchwechseln, weil, wie ich schon seit Wochen sage, am Samstag zur gleichen Zeit spielt auch die zweite Mannschaft und daher müssen wir auch auf die zweite Mannschaft schauen. Nasza druga drużyna ma jeszcze rozgrywki i w tym momencie musimy też na nich patrzeć, także na pewno nastąpią jakieś zmiany do składu z tym, który był w Sosnowcu. Bramce będzie dalej grał Michał Miśkiewicz, bo gdzieś takie informacje się pojawiały. Ob Miśkiewicz widzę ab erste Elf im nächsten Mecz? Wissen wir noch nicht. Wollen wir vielleicht einen Wechsel machen, aber ist noch nicht sicher. W tym momencie nie jesteśmy jeszcze do końca pewni. Możliwe, że będzie jakaś zmiana, ale nie do końca wiemy to jeszcze. Dla trenera najważniejsze w tym momencie jest to, żeby nasze rezerwy zagrały w trzeciej lidze i na to stawiamy praktycznie wszelkie siły, które są dostępne właśnie też młodych zawodników. Także mamy bardzo małe możliwości co do zmiany, jeśli chodzi o napastników. Ich würde am liebsten 8 junge Spieler spielen lassen, aber die zweite Mannschaft muss einfach diese 4-5 Spiele einfach gewinnen, um aufzusteigen, weil für den Club ist es wichtiger, dass die jungen Spieler jetzt nicht hier ein Spiel machen, sondern es ist wichtiger, dass die zweite Mannschaft nächstes Jahr in der dritten Liga ist. Das ist das Wichtigste. Dla klubu bardzo ważne jest to, żebyśmy rezerwami występowali w trzeciej lidze w przyszłym sezonie, dlatego stawiamy na to. Trener bardzo chciałby postawić na nawet 8 zawodników młodych w naszej pierwszej kadrze zespołu, natomiast na tą chwilę rezerwy to jest priorytet. Und der Spielplan der zweiten Mannschaft, was ich gesehen habe, ist nicht einfach. Und die haben nur 3 Punkte Vorsprung. Z tego, co trener widział, jeśli chodzi o terminarz dla rezerw, on nie jest do końca najłatwiejszy. Mamy tylko 3 punkty przewagi, także musimy się skupić przede wszystkim na rezerwach. A już trener wie, jak będą wyglądały te przygotowania, jakby ten czas od meczu z Górnikiem. Czy piłkarze od razu się udają na urlopy? Kiedy wracają z tych urlopów? Ewentualnie, czy już zaplanowane są letnie obozy? Jak to będzie wyglądało? Ob Sie haben Plan für die erste Mannschaft nach dem Ende des Liga? Wann würde die Urlaub sein? Und wann fangen wir an mit Präparierung für die nächste Saison auch? Wir werden, wie gesagt, am Samstag hier das letzte Spiel machen. Dann werden wir noch eine Besprechung haben. Und dann werden die Spieler sofort in den Urlaub gehen, weil wir haben auch 2-3 Spieler, die zur Nationalmannschaft wieder müssen und wir werden dann am 19. wieder anfangen. 19. Juni. W tą sobotę gramy ostatni mecz, potem będzie jeszcze rozmowa z piłkarzami. Oni automatycznie po niej udają się na urlopy, ponieważ niektórzy mają jeszcze rozgrywki w ligach swoich narodowych, znaczy w swoich zespołach narodowych, dokładnie. Więc od 19 czerwca zaczynamy przygotowania do nowego sezonu. Trener. Te rozmowy będą, trenerze, od razu po meczu z Górnikiem, czy ewentualnie zaplanowane? Das versprochen in der Spieler wieder gleich nach dem Match mit Zabrze oder nächstes Tag? Wir haben gleich nach dem Match Besprechung und gleich nach dem Match haben die frei. Zaraz po meczu będzie cała rozmowa i potem od razu zostają wolne. Ma już pan jakieś priorytety, to znaczy kto może przyjść? No bo wiadomo, napastnik, jeżeli odchodzi, no to trzeba znaleźć. Bramkarz, kto jeszcze? Auf welche Position wollen Sie Spieler suchen? Die Stürmer müssen wir haben und die Stürmer auch. Und irgendwem anders? Stürmer auf jeden Fall. Wir werden auch
einen Innenverteidiger suchen, wir werden eine Nummer 8 suchen und wir werden auch einen Außenspieler suchen. Będziemy szukać środkowego obrońcy, człowieka, który będzie grał na pozycji 8. Und die letzte, was haben Sie gesagt? Außenbahn. Okay. Kogoś jeszcze, kto będzie w ofensywie nam w stanie pomóc tutaj, jeśli chodzi o zawodnika? Bramkarz. Den Tormann? Hat sich schon erledigt. Ja. Aber ist immer schon komplett. Aha, w tym momencie mamy już komplet, także to będzie prawdopodobnie jeszcze do ogłoszenia. Mhm. Czy trener mówił w poprzednich tygodniach, że ma propozycje z klubów zagranicznych czy z klubów polskich? Czy jest już pewny, przekonany w 100% że w nowym sezonie poprowadzi Korona Kielce? Im letzten Wochen haben Sie gesagt, dass paar Mannschaften haben anfragt wegen Sinn zu gehen an die andere Club als die Trainer. Ob sind Sie 100% genauer, dass Sie bleiben doch hier für die nächste Saison jetzt? Ja. Tak. Co to znaczy, że jest komplet bramkarzy? To znaczy, że co najmniej dwóch nazwisk bramkarzy nie znamy jeszcze, tak? Effekt ob wir wissen nicht die zwei Namen von den Tormann, die neue, was kommen? Das ist Sache des Vereins. To jest w tym momencie jeszcze kwestia klubu, na razie nie chcemy tego stracić. Ale rozumiem, że wszelkie kwestie pozyskania tych bramkarzy zostały już uregulowane. Aber das ist alles fix. Das ist fix. Tak. Informacje, które się pojawiają, że jest to kozioł z Sandecji, to jest coś na rzeczy? Sache des Vereins. Ich kann keinen Namen, kein Verein. Das gibt Verein und Presse bekannt. W tym momencie jedyne, co możemy powiedzieć, że to jest jeszcze w kwestiach klubu, nie możemy tego jeszcze oficjalnie nigdzie ogłaszać. Ale rozumiem, że oprócz Osobińskiego i Sokoła będzie dwóch bramkarzy. Stadion Osobiński und Sokół kommen noch zwei Tormann. Richtig. Tak.